Wspólne święto babć i dziadków to już tradycja w szkole podstawowej numer 1. Wnuczęta jak zwykle wystąpiły z programem artystycznym. Były też specjalne dedykacje. A dzisiaj ucałujemy dziadka i przewieziemy choć kawałek na sankę. Dziadkowie zostali obdarowani kolorowymi serduszkami, babcie kwiatami. O swoich wnuczętach mówili tylko dobrze. Że wnuki się kocha, rozpieszcza, także wychowuje. A i samemu można się od nich czegoś nauczyć. Wyciąga przed dom, żeby pobiegać, do parku iść. A tak to by człowiek siedział przed telewizorem, a ona zachęca do wszystkiego. Staram się wpajać jak najwięcej takich ludzkich odruchów. Dużo czytam. Ona mnie już czyta teraz po bałę. No na pewno dziadkowie bardziej rozpieszczają wnuki niż rodzice. Ja pamiętam taką córeczkę niedawno swoją miałem, jak w tej chwili. Bardzo ją kochałem, no i kocham, pomimo że już jest po 40, dalej ją kocham. I teraz te korzenie idą, no i dalej kocham swoją wnuczkę. Wnuczęta także czują się kochane przez dziadków. Wiedzą, że pozwolą na więcej niż rodzice. Babcia jest cudowna i bardzo kocham je obydwie i są takie super. Kocham mnie. Za co kochasz dziadka? Że jest tu. Pozdrawiam cię, dziadek, żebyś żył długo. Jeden z uczniów, Marcel, żałował bardzo, że jego dziadkowie nie mogli zjawić się na uroczystości. Babcia to powinna czasami odwiedzać mnie, bo tęsknię trochę za nią, a dziadek mógłby nie chorować tak dużo. Program artystyczny Popołudnie z babcią i dziadkiem zaprezentowała grupa teatralna Smyk. Przebieramy się i wychodzą i mówią wierszyki, bierzemy udział w jakichś konkursach. No a przede wszystkim no, najpiękniej jak się mówi dla kogoś, prawda? I to ma wtedy takie zabarwienie emocjonalne. W tym roku Smyk obchodzi jubileusz 15-lecia. Teatrzyk tworzy już kolejne pokolenie uczniów.